Za chwilkę Igor będzie na tym parkiecie, piaszczystym parkiecie oczywiście. O 12 mecze Rosji Igor będzie grał, on zagrywa z prędkością ponad 100 km na godzinę. Pomylił się Ricardo, celował w ręce blokującego Czecha. Powiększa się przewaga pary czeskiej, 12-10. I Petr Benes, trasą czeka na wsparcie swoich kibiców. Najlepsza czeska para spisuje się jak na razie bardzo dobrze, choć seta jeszcze nie ugrała. Emanuel. Pomylił się również i on, a więc 13-11 w tej chwili. Przemysł Kubala. Ale Emanuel potrafi się zrehabilitować. Nie wyszło przed chwilą, teraz już było perfekcyjnie. Jeden punkt wzięli obie drużyny. 12-13. 12-13. Czy Czesi wytrzymają, czy Czesi utrzymają to dwupunktowe prowadzenie. Oczywiście różnica punktowa za chwilkę się zmieni, ale na czyją korzyść? 14-12. Centymetry dzieliły piłkę od linii bocznej. Brawo, brawo, brawo dla jednych, brawo dla drugich. Ożywmy trybuny, bardzo proszę. No, cieszę się, że tak wielkie emocje na tym spotkaniu. Kubala, 15-13. Przemysł Kubala zakończył akcję. Czesi prowadzą 2 punktami. Side change, 15-13 for Czech Republic. Drodzy Państwo, my tak sobie tutaj spokojnie to wszystko oglądamy, a emocje coraz większe. Wszystko dlatego, że drugi set powoli zmierza do końca. Zapraszam kibiców na boisko centralne. Dzieje się tu bardzo wiele ciekawego. 17-14 w tej chwili dla pary Kubala Benes. Emanuel poradził sobie z tą piłką. 15 punkt zdobywają Brazylijczycy. I czeskie rytmy specjalnie dla pary, która przyjmuje zagrywkę. Zapraszamy.
Ale wynik teraz już mniej ważny. Przemysł Kubala. Odbiła się od rączki Przemysła piłka. Wypadła na aut. 16-18. Ciekawie zapowiada się końcówka tego meczu. Tego seta. Bo czy mecz skończy się po drugiej partii? Tego jeszcze nie wiemy. Na zagrywce Ricardo Santos. Dobrze, dobrze dziewczyny. Wspierajcie swojego ulubieńca. Zablokowany atak Petra. Zmiana stron przy jednopunktowym prowadzeniu pary czeskiej. 18-17 for Czech Republic. A teraz brawa, brawa, brawa dla Czechów, którzy będą przyjmować zagrywkę. Zagrywkę Ricardo. Do 17 w secie drugim. For Czech Republic, set point for this team. I teraz już wiemy, podobnie jak przed chwilą, teraz też będziemy mieli tiebreaka. Dziękujemy obu drużynom i zapraszamy.